Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o zakazie krytyki Izraela. Takim prawnym zakazie krytyki Izraela, nie takim faktycznym, jaki obowiązuje na przykład w social mediach, gdzie gdy krytykujesz Izrael, to mogą ci ograniczyć zasięgi, mogą ci pousuwać posty, czy mogą ci nawet skasować cały kanał na YouTubie, ale na razie ograniczają tylko zasięgi. Jeżeli nie wierzysz, to przejrzyj sobie na Social Blade zasięgi kanału wideo prezentacje i zobacz, jak bardzo zostały one obcięte prawie że po heblach, gdy tylko zaczęła się nowa kwestia konfliktu medialnego między Polską i Izraelem. W związku z tym, jako polski patriota, musiałem skrytykować polityków, konkretnych ludzi izraelskich, którzy nas szkalowali i nagle jak nożem uciął, konkretnie o konkretnej godzinie, bardzo przycięto mi zasięgi. Zobacz sobie na portal Social Blade, widać też po wyświetleniach, widać po przyrostach subskrypcji, nagle przez wiele tygodni wszystko super i nagle jednego dnia po prostu leci w dół. Także jeżeli chcesz, żeby jakoś to powstrzymać, bo to już jest niestety równia pochyła prawdopodobnie, to daj łapkę w górę, napisz coś mojego w komentarzu, wchodź ręcznie na kanał wideo prezentacje, przeglądaj playlisty, przeglądaj zakładkę wideo, także udostępniaj link do moich vlogów, w tym do tego vloga, gdzie tylko możesz, żeby przeciwdziałać temu algorytmowi, który wyraźnie dostał faktor pod tytułem: o, facet śmiał skrytykować kilku polityków za to, co zrobili jako politycy, a nie za to, że byli określonego wyznania czy określonej narodowości, ale i tak trzeba mu przyciąć zasięgi. No to tym wstępem. Mam nadzieję, że mi za to wybaczycie, bo będzie o tym właśnie, o zakazie prawnym krytyki Izraela. Podkreślę jeszcze raz, państwa, które jak każde inne na świecie nie jest nieomylne. Każdy, kto istnieje, każdy, kto nie jest Bogiem, popełnia błędy, prawda? A według niektórych religii nawet niektóre bóstwa mogą popełniać błędy, no ale Bóg chrześcijański i rozumiem, że również Bóg Hebrajczyków, a także Bóg muzułmanów jest nieomylny, no bo to ma być ten sam Bóg. Czyli poza nim wszyscy inni są omylni, bo ludzie są omylni, w związku z tym twory, które tworzą ludzie, są omylne. Państwa popełniają błędy, państwa robią źle. A gdy państwo robi źle, to nawet największy patriota będzie to państwo krytykował. Będzie to tak zwana krytyka konstruktywna. Czyli tutaj robisz źle, ja ci to mówię, że robisz źle, po to, żebyś mógł zrobić dobrze. Ja na przykład takiej konstruktywnej krytyki bardzo często dokonuję względem władz polskich, względem urzędów polskich, względem polskich polityków, czy wreszcie względem polityki zagranicznej czy wewnętrznej Polski. Krytykuję często Polskę, mimo że jestem polskim patriotą, kocham mój kraj, kocham Polskę i ją krytykuję, ponieważ uważam, że tak jest, tak powinien robić prawdziwy polski patriota, a nie udawać, że nic się nie stało i tak śpiewać: nic się nie stało, nic się nie stało i jest degrengolada, tak? Wszystkie kraje na świecie można krytykować, Izraela nie wolno krytykować, ponieważ to jest przestępstwo. Na razie słuchajcie, tak jest tylko i wyłącznie we Francji, a w zasadzie będzie, bo na razie Emmanuel Macron przedstawił publicznie, jakie będą zmiany w prawie, ale jeszcze tego nie przepchnął przez francuskiego prawodawcę, przez parlament, ale prawdopodobnie to wejdzie, a poza tym w kwestii praktycznej zawsze można to wyegzekwować innymi skutecznymi metodami. Także moi kochani, we Francji nie wolno krytykować Izraela, jest prawny zakaz. Co więcej, moi kochani, co już powinno być naprawdę mocno przerażające, bo tam jest uargumentowane, dlaczego nie wolno krytykować Izraela. I jest cały jakby system myślenia, który stoi za tym, że nie wolno krytykować Izraela. Izrael, jedyne państwo na świecie, którego nie wolno krytykować
we Francji, no bo oczywiście są takie państwa na świecie, które jak siedzisz w tym kraju, w tym państwie i jak za bardzo to państwo krytykujesz, no to mogą przyjść smutni panowie i pójdziesz do takiego miejsca, że słuch po tobie zaginie, prawda? Niektórzy mówią, że takim państwem jest Korea Północna, spróbuj siedzieć w Korei Północnej i Koreę Północną za bardzo krytykować, prawda? Albo się z nich naśmiewać, albo jakieś inne totalitaryzmy. Właśnie, zwykle są to totalitaryzmy, ale nie znam takiego państwa, którego nie wolno krytykować we Francji, prawda? No właśnie, no to teraz już jest, teraz jest to Izrael. I za tym stoi pewna ideologia, pewna argumentacja. I co jest najstraszniejsze? Swego czasu, mniej więcej chyba w połowie 2018 roku, ale musiałbym to dokładnie sprawdzić, data nie jest taka ważna, w każdym razie mniej więcej połowa 2018 roku, pan Jarosław Kaczyński był uprzejmy wyrazić podobne zdania w Polsce, czyli wyrazić podobną ideologię i podobną argumentację, która stoi za tym zakazem we Francji. Czyli dodając 2 do 2, mamy argumentację A, która we Francji doprowadziła do tego, że już tam prezydent mówi, że będzie nowa definicja antysemityzmu, nie wolno krytykować Izraela. Taką samą argumentację przedstawia Jarosław Kaczyński, faktyczny władca Polski, czy tam przywódca. Człowiek, który decyduje, kto będzie premierem. Formalnie rządzi krajem premier, ale to Jarosław Kaczyński decyduje, kto będzie premierem. Formalnie najwyższą, pierwszą osobą w państwie jest prezydent, ale to pan Jarosław Kaczyński decyduje, czy będzie poparcie partyjne dla prezydenta, czy nie będzie, czy de facto decyduje, no bo on decyduje, kogo partia wystawi na kandydata, nie? I używa takiej samej argumentacji, wprost to mówi. Czyli można śmiało założyć, że w Polsce również istnieje ryzyko, że nie będzie można skrytykować Izraela. Co jest tutaj bardzo, bardzo ciekawe, za tym wszystkim stoi tak zwany syjonizm. O tym, czym jest syjonizm, o tym będzie oddzielny vlog. Ja wam o tym oddzielnego vloga nagram, ale kochani moi, już wystarczy przeczytać w Wikipedii, że syjonizm jest to ruch polityczny i społeczny. To nie jest żaden ruch religijny. To jest ruch polityczny i społeczny. Na chwilkę zatrzymajmy się na tym określeniu polityczny. Ruch polityczny, czyli coś zbliżonego do partii politycznej. Skoro jest to ruch polityczny, to z każdego ruchu politycznego wywodzą się pewne partie polityczne, prawda? Tak jak mamy na przykład ruch wolnościowy, z ruchu wolnościowego wywodzą się co najmniej jedna partia polityczna i co najmniej jedna organizacja, która wprowadziła swoich przedstawicieli do Sejmu. Czyli co najmniej dwie, nazwijmy to, instytucje. Mamy ruch narodowy. Tutaj będzie myląca nazwa, bo jest taka czapa zrzeszająca różnych narodowców, ale co do zasady jest coś takiego jak ruch narodowy. Są ludzie, którzy że pewną ideologię narodową wyznają. Jest cała masa różnych organizacji politycznych. Nie będę ich nazw wymieniał, bo niektóre mi się nie podobają, a inne są zbanowane na YouTubie, albo te same są zbanowane na YouTubie. Wiem, o co chodzi. Jest ruch polityczny, a więc naturalną jego konsekwencją są partie polityczne. Więc śmiało można założyć, że istnieją, istniały lub będą istniały syjonistyczne partie polityczne. Ich również nie będzie wolno krytykować, albowiem to będzie element antysemityzmu. Okej? I teraz przełóżmy to sobie na, jakby to wyglądało na gruncie polskim. Powiedzmy, że jest jakiś ruch, który nazwiemy ruchem miesięcznym. I na gruncie tego ruchu miesięcznego wyrosła partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość. Czyli krytykowanie PiS-u byłoby antypisizmem zrównane z polonofobią i zakazane prawem. No to jest absurd. Każda partia polityczna jest grzeszna jak cholera. I nie może być tak, że nie wolno krytykować jakiejś partii politycznej, bo jakaś partia polityczna uzna, że ona jest ruchem państwowym, że ona jest państwem i krytykowanie tej partii jest krytykowaniem kraju, a krytykowanie kraju jest penalizowane.
Takie coś to najgorszy totalitaryzm. Wydaje mi się, ja młody byłem człowiekiem za komuny, ale wydaje mi się, że nawet w PRL-u zakrytykowanie PZPR-u, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tej partii, która rządziła Polską, czy rządziła, bardziej zarządzała, bo rządzili to bracia radzieccy w Związku Radzieckim, nie? No ale ta, która formalnie rządziła, można było ją krytykować. I za krytykowanie PZPR-u, o ile to nie był pewien rodzaj krytyki, że na przykład są polskimi zdrajcami, pachołkami Rosji, też w PZPR się układa tak zabawnie, no to można było krytykować, że na przykład za wolno działa, że za mało skutecznie, że coś tam i to nawet było uznawane w pewnych kręgach za PRL-owski patriotyzm, bo to była konstruktywna krytyka PZPR. Czyli taki PRL-owski patriotyzm. Więcej, mi się wydaje, biorąc pod uwagę, ile znam ludzi z różnych partii politycznych, a znam ich naprawdę sporo, i niektórzy nawet co jakiś czas jakąś mi taką wiadomość zwrotną dają, że Krzysiek, no od strony nam pocisnąłeś, ale w sumie to ty miałeś rację. I dzięki ci za to, że zwróciłeś uwagę, że tu i tu i tu i tu robimy błędy. Oczywiście nie wszystkie, że się tak wyraża, nawet bym powiedział, że mniejsza część formacji politycznych, która w Polsce występuje, na coś takiego się zdecydowała, prawda? No właśnie, to też pokazuje, że może być krytyka przez kogoś uznana właściwie. Ja na przykład swego czasu ktoś mi uświadomił parę rzeczy i uważam go za to za przyjaciela, bo pozwolił mi jakoś trochę zacząć zmieniać swoje życie na plus, nie? Mimo, że to by nie było przyjemne. Ciekawe, prawda? Naprawdę przerażające, słuchajcie. We Francji chcą wprowadzić zakaz krytyki Izraela. Zapowiedzieli, że to zrobią. Stoi za tym taka sama argumentacja, jakiej publicznie używał pan Jarosław Kaczyński. Publicznie. A wszystko się łączy z polityką i krytyką partii politycznej, jednej konkretnej, która jest utożsamiana z Izraelem i której krytykować nie wolno, bo to jest antysemityzm, a antysemityzm jest zakazany. To jest jeszcze ciekawsze. Izrael, teraz proszę mi tego nie wycinać z kontekstu, ok? Jest takim samym krajem jak każdy inny w tym sensie, że jest tam kilka partii politycznych. I te partie polityczne ze sobą konkurują. Więcej, społeczeństwo, jak w każdym kraju, pewne partie lubi, a pewne partie nie lubi. Określeni ludzie wchodzący w skład tego społeczeństwa pewne partie lubią, a pewne partie nie lubią. I ci ludzie, którzy nie lubią pewnych partii, czasem mają ochotę je skrytykować. Ba! Czasem w Izraelu, zwłaszcza ortodoksyjni Żydzi, potrafią wyjść na ulicę i protestować przeciwko rządowi izraelskiemu. I to nie jest nic nowego. Słuchajcie, takie rzeczy, czy to chyba 5 czy 6 lat temu zrobiłem o tym vloga, że Żydzi prześladują Żydów w Izraelu. Bicie pałami, używanie gazu, kopanie, używanie chyba, nie wiem czy armatek wodnych, ale na te wcześniejsze to są w ogóle zdjęcia. Jak facet w mundurze kopie biednego ortodoksa w ich stroju tradycyjnym, tak to nazwijmy. Czyli ci ortodoksi, którzy wychodzą i protestują, oni się bardzo często sprzeciwiają syjonizmowi, bardzo często się sprzeciwiają tym partiom politycznym, które uznają za syjonistyczne, jest antysemityzmem, jest zakazane. Zobaczcie, do jakich tu paradoksów dochodzi. Że Żyd w Izraelu może skrytykować Izrael i skrytykować partie tam będące, bo to jest, kurde, demokracja, tak? Na tym polega demokracja, że wolno ci krytykować partie polityczne. Ale jak wyjedzie do Francji, to już mu tego nie wolno robić. Swoją drogą to byłby bardzo ciekawy precedens, prawdę, tak skazać Żyda za antysemityzm.
Żeby nie było wątpliwości. Nie chciałbym, żeby nigdy do tego doszło. Nie dlatego, że uważam, że powinni mieć Żydzi jakieś specjalne względy, tylko uważam, że po prostu sam zakaz krytyki formacji politycznej i zakaz krytyki kraju, nawet nie narodu, nie tylko kraju, bytu politycznego, uważam za chory. I tak samo by mi szkoda było Francuza, Belga, Polaka, Niemca, czy kogokolwiek, czy Żyda. Ale tutaj byłoby to takie wyjątkowo paradoksalne i wyjątkowo dziwne, tak? Bo to jest tak, jakby skazano mnie, grubasa, za krytykę grubasów. O właśnie. Wyobraźcie sobie, że nagle ktoś wprowadza zakaz krytyki grubasów. Ja jestem grubasem, jestem gruby, staram się z tym walczyć, jest mi bardzo trudno, ponieważ jestem bardzo przepracowany, więc mam bardzo mało czasu, do tego jeszcze żyję od kilku lat w ogromnym stresie i można powiedzieć, że no trochę jestem wyniszczany, nie? Ale ktoś mnie skrytykował wystarczająco dużo razy i tym mi pomógł. I mimo tego, że mam mało czasu, to staram się trzymać dietę, staram się ćwiczyć, bardzo powoli, ale chudnę. Czy więc ten ktoś, kto mnie skrytykował, skrzywdził mnie, czy mi pomógł? Nie, pomógł mi. Bo jest czymś innym krytyka głupia. Właśnie, bo ludzie często mylą krytykę z wyzywaniem, krytykę z obrażaniem. Krytyka nie ma nic wspólnego. Krytyka może być z troski. Krytyka może być czymś w porządku. Prawda? I teraz powiedzmy nagle, że nie wolno krytykować grubasów. Czyli co, już ci nie wolno powiedzieć, że jak jesteś gruby, to na przykład będziesz krócej żył. Albo, że jak jesteś gruby, to zajmujesz więcej miejsca w autobusie. Albo, że jesteś bardziej niedołężny. Zależy od poziomu grubości, nie? No nie. Jaki jest tego skutek? Że cała masa ludzi będzie się czuła dobrze z tym, że jest gruba. To fajnie, że się będą czuli dobrze, ale nic ze sobą nie zrobią i robią na przykład na zawał. Nie obrażam grubych, żeby nie było wątpliwości. Sam jestem grubasem. I akceptuję siebie takiego, jakim jestem, ale powiedzmy, że coś się w moim życiu wydarzyło, że nagle zaczęło mi zależeć na tym, żeby pożyć parę lat dłużej. Wcześniej mi nie zależało ze względu na różne rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? Przecież to są absurdy. To jest chore. To się w ogóle w głowie nie mieści, że takie rzeczy mogą się dziać. I teraz, gdyby taki zakaz krytyki Izraela przełożyć na zakaz krytykę grubasów, to ja bym stanął przed sądem za to, że jako grubas krytykowałem bycie grubasem. Wiecie, to powoli się w głowie nie mieści. To powoli zaczyna brzmieć jak jakaś... Nie no, czeskie komedie nie brzmiały tak strasznie. I żeby nie było wątpliwości. Taki prawdziwy antysemityzm, czyli taką... Ja to definiuję jako taką czystą, głupią nienawiść dla samej nienawiści. No to ja oczywiście krytykuję i potępiam, no to jest kurde złe. Tak samo jak każda inna czysta, głupia nienawiść w stosunku do każdego, prawda? I zwłaszcza we Francji naprawdę mają z tym problem. To najlepiej świadczy o tym, że tutaj jest więcej jakby elementów, które się uznaje za antysemityzm i że trzeba z tym walczyć. Na przykład taki cytat. Cytat w ogóle za chwilkę wam przeczytam cały ten artykuł, bo jest bardzo, bardzo ciekawy. Portal nazywa się Najwyższy Czas. Cenzura w Europie. Francja wprowadza zakaz krytyki Izraela i zapowiada rozwiązanie prawnych organizacji ekstremistycznych. Żeby nie było wątpliwości, akurat te skrajne organizacje ekstremistyczne, to ja wcale tak za bardzo nie uważam, że powinny istnieć, nie? Tylko kto będzie decydował, co jest organizacją ekstremistyczną, nie? To bardzo fajnie pokazuje konflikt Lorda Kruszwila z TVN-em. Jak ktoś nie wie, to uwaga po uwadze w TTV, ale to należy do tej grupy TVN-u, że się tak wyrażę, no bardzo mocno krytykuje Kruszwila. Może słusznie, może niesłusznie, nieważne. No i Kruszwil im się odwidał, że jeśli
że Kruszwil na zasadzie takiej, że jeżeli ty TVN-ie uważasz, że ja Kruszwil jestem patologią, to ja ci pokazuję, że ty jesteś taki sam. I teraz załóżmy, że zamiast, że będziemy likwidować ekstremizmy z polskich mediów, to kto będzie o tym decydował? Bo gdyby decydowali widzowie Kruszwila, to jestem pewny, że zostałby zlikwidowany TVN. A gdyby decydowali widzowie TVN-u, to zlikwidowany by był Lord Kruszwil. A jak gdyby ktoś inny decydował, to może oboje. I w końcu może by było tak jak u pana Kononowicza, czyli że Kononowicz to jest taki bardzo sympatyczny człowiek, acz często wykorzystywany, bo bardzo prostolinijny, bardzo prostoduszny i prosty, po prostu wykorzystywany do tego, że kręci różne filmiki, potem się ludzie z tego śmieją. Bo kiedyś powiedział, że nie będzie niczego, zróbmy tak, żeby nie było niczego, że nie będzie niczego. No właśnie, kto będzie decydował o tym, kto jest ekstremistyczny? Bo moim zdaniem na przykład ekstremistyczny jest Macron i to jak cholera. Ten człowiek kazał, być może pośrednio przez swoich polityków, ale jego rząd kazał policji strzelać do własnych obywateli. Gdyby to się działo w kraju leżącym poza Europą, który ma jeszcze w dodatku ropę naftową, to Amerykanie na pewno by już demokrację z samolotów zrzucali. No właśnie, kto będzie decydował? Ale zostawmy to, słuchajcie. Cytat z tego artykułu. Czego nie wolno robić? Nie wolno odmawiać Żydom możliwości i usług dostępnych dla innych. To pokazuje, jaki problem mają Francuzi. Bo skoro sam Macron o tym powiedział, że nie wolno tego odmawiać, to znaczy, że to jest problem. To znaczy, że rzeczywiście tym ludziom się odmawia możliwości oraz usług, które dla innych są dostępne. Czyli jacyś ludzie nie chcą obsługiwać jakichś ludzi ze względu na ich religię. To jest chore. W Polsce w życiu nikt by nie pomyślał, żeby tak zdefiniować antysemityzm, bo w Polsce nie ma takich przypadków. Już my Polacy jesteśmy tak ostatnio obsobaczani na arenie międzynarodowej, że jestem pewny, że gdyby ktoś w Polsce odmówił Żydowi, nie wiem, na przykład usługi fryzjerskiej ze względu na jego religię, to natychmiast by to zostało roztrąbione na całym świecie. Nie ma takiego problemu. I dobrze, że takiego problemu nie ma. Oby nigdy nie było. I nie tylko w stosunku do ludzi wyznania mojżeszowego, ale w stosunku do wszystkich innych ludzi. W tym do ludzi pracujących w telewizji publicznej. Tu przypominam, że pani Magdaleny Ogórek ze 3 razy nie obsłużono w sklepie. Bo pracowała w TVP. Joka, mojego znajomka, przecież pobili, bo pracował w TVP. Ale to taka dygresja, nie? Że oni rzeczywiście mają problem. Problem bardzo poważny. Który mi się nie podoba, że jest ten problem. Ja naprawdę współczuję. I teraz pewnie antysemici znowu będą, ale tacy prawdziwi, a nie tacy urojeni, jak to teraz ostatnio wszędzie się widzi, media niektóre widzą wszędzie urojonych antysemitów. A tacy prawdziwi też istnieją. Pewnie znowu będą mi grozić karą śmierci. Tak. W tym sensie, że mi już parę razy antysemici grozili śmiercią za to, że cytuję, nie nienawidzisz Żydów. Super, nie? Chcą zabić człowieka za to, że kogoś nie nienawidzi, no. Tak, nie nienawidzę. Nie nienawidzę większości ludzi na świecie, nie nienawidzę. Musiałbym się bardzo zastanowić, czy nawet takiego jednego człowieka, który bardzo, bardzo mnie skrzywdził i krzywdzi nadal, czy nawet jego nienawidzę. Musiałbym się zastanowić. Bo generalnie nienawiść nie jest chwastem, który żyje w moim ogrodzie. No, także tacy prawdziwi antysemici zapewne znowu zaraz będą chcieli mnie tutaj zabijać. W razie czego miło było was poznać. Ale no niektórzy Żydzi... Nie wolno, kurde, generalizować. No. To, że Netanjahu nas obraził, to, że Katz nas obraził, no to jest jedno, tak? To, że nam na konferencji w Paryżu dorabiają taką gębę jak równo, to jest jedno, tak? Ale z drugiej strony inni nas bronią. Oczywiście tych, którzy bronią, jest mniej. Ale są, więc nie wolno generalizować. Przypominam, że jak był ten pierwszy konflikt dyplomatyczny między Polską a Izraelem, kto się odważył jako jedyny
na arenie międzynarodowej zrobić protest popierający Polskę. Jedna jedyna organizacja, jedna jedyna grupa społeczna zdecydowała się zrobić publiczny protest uliczny popierający Polskę, oczywiście poza Polską. Kto to był? Izraelscy Żydzi. Izraelscy ortodoksi zorganizowali protest przeciwko właśnie syjonistom i mieli takie transparenty, że atak na Polskę, oni używali określenia atak na Polskę, jest... I oni jakoś to tłumaczyli, że to jest... sprzeciwia się religii judaistycznej i że to jest złe. Także nie wolno generalizować. I jest bardzo przykro, że tak są traktowani. Bo na przykład tak są traktowane dzieci. Oni mają taki problem we Francji, że bardzo dużo dzieciaczków wyznania judaistycznego jest przenoszonych ze szkół publicznych do szkół prywatnych, a te szkoły prywatne są dobrze chronione, w przeciwieństwie do takich szkół religijnych w Polsce, które są fantastycznie wręcz otwarte. Na przykład często tam żona prezydenta przychodzi. Nie ma z tym żadnego problemu, prawda? Ale we Francji to jest duży problem, tak? Że trzeba je chronić, żeby krzywdy nie zrobili. Te dzieci są zabierane z tych szkół też nie dlatego, że nagle tatuś i babusia pomyśleli, a kurde, mieliśmy darmową edukację, a teraz zabuliby kupę pieniędzy za prywatną szkołę. Nie, po prostu takie dziecko niebezpiecznie jest, jemu chodzi do szkoły. Więcej, ten problem we Francji jest już na tyle duży, że pojawiają się głosy ludzi, którzy odważyli się powiedzieć prawdę na temat tego, skąd się ten problem wziął. No bo we Francji mamy kilka tabu. Jednym z tych tabu jest islam. Negatywna strona islamu. A w zasadzie negatywna strona części wyznawców, nie? I powoli zaczyna się mówić, w tym w Polsce, w tym nawet jeden kodowiec to powiedział w rozmowie ze mną, że antysemityzm we Francji ma swój rodowód w islamie. Że po prostu wszystko było okej. Okay. Tam w ogóle jest bardzo duża diaspora. Podobno prawie 500 000 ludzi wyznania mojżeszowego jest we Francji. Wszystko było okej. Okay. I nagle zrobił się problem, jak wpuścili bardzo dużo muzułmanów. A muzułmanie, stąd by wynikało, przynajmniej ich część, jest antysemitami. I tu jest problem, Francuzi mają, bo krytyka islamu to też nie jest coś, co we Francji faktycznie przechodzi. Czyli mamy tak, że... Zobaczcie, jaki to jest taki paradoks logiczny. Nie możesz krytykować islamu, bo jesteś islamofobem. Nie możesz krytykować Izraela, bo jesteś antysemitą. Pytanie, czy wolno tobie skrytykować muzułmanina za to, że atakuje Izrael? Paradoks. Wolno czy nie wolno? Z jednej strony by wypadało, bo jak nie skrytykujesz kogoś, kto atakuje Izrael, to możesz być posądzony o antysemityzm za niepotępienie ataku. Ale z drugiej strony, jak to zrobisz, to będziesz islamofobem. Cholera. Problem. Bardzo poważny. Problem, z którym trzeba by coś zrobić. I takie zamiatanie go pod dywan nic nie da. A jaki wielki problem jest we Francji na ten temat, no to ostatnio we Francji, Wielkiej Brytanii też, w ogóle na Zachodzie jest straszny z tym problem. Ostatnio po Facebooku to jest chyba Wielka Brytania. Ale w wielu krajach jest ten sam problem. Taki problem polega mniej więcej na tym, że w tych krajach z jednej strony sobie jest mniej więcej ten sam plac, no i był pan, który też czarnoskóry, który krzewił chrześcijaństwo, był kaznodzieją chrześcijańskim, tam coś stał z Pismem Świętym i coś tam mówił, zwinęli go. No a potem był muzułmanin, bardzo agresywny, no i nic mu nie zrobili, w tym samym kraju. Żeby nie było wątpliwości, ja nie mam nic przeciwko temu, że człowiek sobie głosi coś, nie? Niech se głosi. Tylko nie może być tak, że jak głosi jedną religię, to do pajerdla, jak głosi drugą religię, to jest okej. Okay. Także tam naprawdę jest problem. Tylko chodzi o to, żeby przy okazji nie wylać dziecka z kąpielą, prawda? I teraz ktoś może powiedzieć, no bo kurczę, różni ludzie mnie oglądają. Ja wiem, że trochę mnie ogląda ludzi wyznania mojżeszowego. Żeby nie było wątpliwości,
nie wymawiam słowa na rzet, dlatego że się go wstydzę, wręcz przeciwnie, tylko dlatego, że algorytm YouTube'a go nie lubi, ok? Grożono mi śmiercią za brak nienawiści, a i tak tym brakiem nienawiści emanuje, nie? Mimo tego, że gdybym emanował nienawiścią, to na pewno by mi tak subskrypcje leciały w górę i prawdopodobnie byłoby super, bo zawsze tak jest, że jak ktoś jest atakowany, a my w tym momencie zostaliśmy zaatakowani medialnie, no to za odpowiedź emocjonalną dostaje się tak zwane propsy, nie? Czyli ja świadomie rezygnuję z poklasku w imię normalności i zasad. No ale zostawmy to. Co chciałem powiedzieć? No to to, że okej, ktoś może powiedzieć sobie teraz, dobrze, ale ja jestem Izraelczykiem i ja uważam, że to jest okej, że nie wolno krytykować Izraela. Dobra, jesteś Izraelczykiem, czy jesteś tam wyznania mojżeszowego, ale jesteś też Francuzem, jesteś też Polakiem, nie? Możesz być Izraelczykiem i Polakiem, w sensie mieć obywatelstwo polskie. Bardzo dużo ludzi ma podwójne paszporty. I w przypadku Izraela jest to o tyle niebezpieczne, że nie ma umowy ekstradycyjnej z Izraela, więc bywa tak, że ktoś dokona strasznych czynów tutaj w Polsce i potem sobie bach, wyjedzie do Izraela i jest bezkarny. Chyba ci z ArtB wyjechali do Izraela, tak. Tam bezpieczna kasa Lecha Grobelnego, te klimaty, pierwszy wałek finansowy w Rzeczpospolitej, który pamiętam, taki duży, co okradziono zwykłych, normalnych ludzi, zdaje się, że potem właśnie do Izraela uciekli, no bo tam nie ma... Bo nie ma umowy ekstradycyjnej, w związku z tym są bezkarni, nie? No właśnie, także, że okej, możesz pomyśleć, no ale pamiętaj, że oni potem mogą zakazać krytyki czegoś innego, tak? Dzisiaj nie wolno krytykować Izraela, jutro może nie wolno krytykować Francji. Dzisiaj nie wolno krytykować partii wywodzących się z pienia syjonistycznego, jutro może nie będzie wolno krytykować partii Emmanuela Macron. Wiecie, totalitaryzmy, a to już powoli zakrawa na totalitaryzm, mają to do siebie, że zaczynają od małych rzeczy, nie? I to jest niebezpieczne. Dobra, przeczytajmy ten artykuł i go skomentujmy. Cenzura w Europie. Francja wprowadza zakaz krytyki Izraela i zapowiada rozwiązanie prawicowych organizacji ekstremistycznych. Jeszcze lepiej, prawicowych organizacji ekstremistycznych, napisane przez MMC. I to będzie cytat, będę to komentował za chwilkę. Słuchajcie, dlaczego tylko prawicowych organizacji ekstremistycznych? Dlaczego lewicowych nie? Moim zdaniem lewicowe organizacje ekstremistyczne są co najmniej tak samo niebezpieczne. Antifa jest przerażająco niebezpieczna. Jest powiązana z całą masą demolek w różnych miejscach na Zachodzie. Swoją drogą, żeby było śmieszniej, to we Francji... Chyba właśnie ta Antifa też jest antysemicka, żeby było śmieszniej. Dobra, lecimy sobie. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, wypowiedział walkę narastającemu antysemityzmowi. Jak ogłosił, wprowadzona zostanie robocza definicja antysemityzmu, zabraniająca krytyki państwa Izrael. Definicję przygotował Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście, International Holocaust Remember Alliance. Macron podczas dorocznych kolacji Rady Instytucji Żydowskich we Francji zapowiedział wdrożenie środków ułatwiających walkę z antysemityzmem i szeroko rozumianą dyskryminacją. Francuski prezydent podkreślił, że konieczne jest ustanowienie nowych czerwonych linii, których nie można przekraczać, co ma pomóc w zwalczaniu mowy nienawiści i nietolerancji w internecie. Tak, standard. Zawsze zaczyna się od bardzo takich ciekawych rzeczy, że właśnie tylko mowa nienawiści, nietolerancja i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ale tu już nie można powiedzieć na przykład, że kurde, Izrael też jest taki trochę nietolerancyjny dla Palestyńczyków, no bo to już nie, bo to jest zakaz. Dodatkowo Macron chce rozwiązać prawicowe organizacje, które uzna za ekstremistyczne. Uzna. Uznaniowość. To jest bardzo, bardzo ważne. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby na przykład ktoś dał moc kasowania kanałów na YouTubie, które komuś, które uzna
za nieodpowiednie. No to jest mniej więcej to samo. No to na pewno jest sporo osób, które chętnie by skasowały mój kanał. Jest sporo osób, które skasowałyby chętnie inne kanały. I wydaje mi się, że wystarczyłoby dać takie uprawnienie odpowiednio dużej ilości ludzi i poleciałby dokładnie wszystkie kanały z YouTube'a. To pokazuje, jaka ta uznaniowość jest niebezpieczna. Ja rozumiem. Tak jak na przykład w Polsce. Jeśli ktoś propaguje tam te ustroje totalitarne, na przykład takie rzeczy, sorry, rozwiązanie. To jest twarda rzecz. Potem trzeba to udowodnić, że jakaś organizacja to propaguje. Do widzenia. Jak widać, jest to bardzo nieostre, bo na przykład w Polsce mamy partię polityczną, której przywódca fotografował się na tle czerwonych flag sierpem i młotem, czyli symboliki totalitarnej, komunistycznej. I mimo tego, że facet jest we władzach tej partii, to nie uznano, że ona nie jest do rozwiązania, prawda? No właśnie, także... A tutaj po prostu Macron uznaje, dobra, to jest organizacja ekstremistyczna, ba, było, nie ma. Czyli jak się pojawi jakaś organizacja, która go będzie za mocno krytykować, to on może uznać, że jest ekstremistyczna i ją rozwiązać. Rozumiecie, o co chodzi? To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. I to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek religią, wyznaniem, prawicą, lewicą. Macron nie będzie rządził wiecznie. Wcześniej czy później ktoś go zastąpi. Jeśli jesteś lewakiem i lewicowcem, przepraszam za tego lewaka, bo to jest obraźliwe, przepraszam. Jeżeli jesteś lewicowcem i uważasz, haha, dobrze, no to pomyśl, a co będzie, jak przyjdzie taki prawicowy Macron i rozwiąże te lewicowe organizacje. Ponadto francuski minister edukacji będzie zachęcany do tego, żeby przyglądać się zjawisku zbyt często przenoszonych ze szkół publicznych do prywatnych instytucji żydowskich dzieci z powodu rasizmu i nękania. Tutaj należałoby powiedzieć, że takie nękanie i zabieranie dzieci ze szkół dotyczy nie tylko dzieci żydowskich. Są okolice, w których generalnie lepiej, żebyś nie chodził do szkoły, bo może ci się stać krzywda, jeżeli nie masz określonych cech lub masz określone cechy. I to nie są wyłącznie cechy związane z wyznawaniem religii żydowskiej. Co więcej, francuskie władze przyjmą ustawę zabraniającą krytyki syjonizmu. Przypominam, syjonizm jest to ruch polityczny. Organizacje żydowskie uważają bowiem takie słowa za przejaw współczesnej formy antysemityzmu. Czyli skrytykujemy wasz ruch polityczny, to znaczy, że cię nie lubimy. Czyli mówiąc krótko, krytyka PiSu jest antypolonizmem. No, jakiś bezsens. Robocza definicja antysemityzmu uznaje za jego przejawy także postrzeganie Żydów, które może się wyróżniać jako nienawiść wobec nich. Nie która się wyróżnia, tylko która może się wyróżniać. Antysemityzm może przejawiać się zarówno w słowach, jak i czynach wobec Żydów lub osób, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej. I teraz jest pytanie, czy to jest przeciwko ich instytucjom, jeśli społeczność żydowska ma tylko obiektom religijnym i instytucjom, czy instytucjom religijnym i obiektom religijnym. Definicja zakłada również, że nie można krytykować państwa Izrael rozumianego jako wspólnota żydowska. Żydom nie będzie można także zarzucać wyrządzania krzywdy ludzkości poprzez spiskowanie oraz obwiniać ich za wszelkie niepowodzenia. Twórcy definicji uznali, że antysemityzm wyraża się w posługiwaniu się złowieszczymi stereotypami, przypisując Żydom negatywne cechy. Teraz tak, że złowieszcze stereotypy należy odrzucić, to jest jasne. W przypadku każdej nacji, każdego człowieka należałoby nie obarczać go złowieszczymi stereotypami. Ale nie wolno przypisywać negatywnych cech? Jakichkolwiek? Dziwne. Czyli wyłącznie pozytywne wolno widzieć. Po prostu różowe okulary, tęcza i ćwierkają ptaszki. Nie można więc nawoływać do zabijania lub krzywdzenia Żydów. No,
to jest chyba oczywiste, zobaczcie, jak tutaj się przeplata ze sobą. Zakaz robienia rzeczy zupełnie oczywistych, których no, w sposób oczywisty nie wolno robić, bo to jest po prostu złe. Z zakazem robienia rzeczy takich, które się w głowie nie mieszczą, jak na przykład zakaz krytyki. W imię radykalnej ideologii lub ekstremistycznych poglądów religijnych, no. Wyrażać kłamliwych, odmawiających człowieczeństwa, demonizujących, opartych na stereotypach opinii o Żydach lub innej i lub ich zbiorowej władzy, zwłaszcza... Tak, to chyba do nikogo tak nie wolno, prawda? Ale to zobaczcie, jaki oni mają problem, jakie tam się rzeczy muszą dziać, że oni takich rzeczy zakazują oczywistych. Zwłaszcza choć nie tylko w postaci mitu o międzynarodowym spisku żydowskim, zwłaszcza choć nie tylko, lub o kontroli przez Żydów mediów, gospodarki, rządu i innych społecznych instytucji. Bez komentarza. Nie można oskarżać Żydów jako narodu o bycie odpowiedzialnym za realne lub, uwaga, wyimaginowane wykroczenia. Popełnione przez jedną lub grupę Żydów, czy nawet za czyny popełnione przez nieżydów. Ale Polaków wolno oskarżać o realne lub wyimaginowane rzeczy popełnione przez grupę Polaków. Zakaz dotyczy również negowania faktu ludobójstwa lub ludności żydowskiej przez niemieckich narodowych socjalistów. Oto się powinno Polakom spodobać, czyli nam, bo jak tak dalej pójdzie, to będzie rzeczywiście negowane to, że to Niemcy dokonali tego, czego dokonali. Ale dalej jest druga część zdania. Lub ich wspólników w czasie II światowej. Tam jest takie słowo W po drodze, którego nie bardzo wolno na YouTubie wymawiać, więc go nie wymówiłem. No właśnie, tutaj jest ten problem, że jak tak dalej pójdzie, to zrobią z nas ich wspólników, więc no rzeczywiście coś jest nie tak. Nie można także porównywać współczesnej polityki Izraela z polityką nazistów, ani obwiniać Żydów jako ogółu za czyny państwa Izrael. Nie wolno. Zaznaczono, że krytyka państwa Izrael, podobna do takiej, jaką stosuje się wobec innych państw, może być uznana za antysemityzm. Expressi verbis to powiedziano. Przepraszam, nie może być uznana za antysemityzm. Nie może być. Nie wolno odmawiać Żydom możliwości lub usług dostępnych dla innych. Deklaracja Emmanuela Macron wywołała sprzeciw we Francji. Przeciwnicy tak szerokiego ujęcia antysemityzmu podkreślają, że konieczne jest rozróżnienie między byciem antyżydowskim, a byciem przeciwko państwu Izrael lub jego polityce. Bo komuś się może nie podobać. Tak? Na przykład z wielu powodów, jak każdego państwa. Ja na przykład bardzo lubię Rosjan jako ludzi, ale mi się bardzo nie podoba to, co robi Rosja jako państwo. Lubię Amerykanów jako ludzi, ale bardzo mi się nie podoba, jak traktuje Polskę Trump. Okej? Bardzo mi się nie podoba to, jak na przykład obsmarlował nas Katz, ale mimo wszystko nie ma we mnie krztyny nienawiści do narodu. Francja jest krajem, w którym żyje najwięcej Żydów w całej Europie. Szacuje się, że jest ich około 470 tysięcy. W ostatnich latach do Izraela wyjechało już ponad 20 tysięcy z nich. Przyczyną jest rosnąca liczba incydentów antysemickich. Większość z nich ma podłoże związane z muzułmańskim ekstremizmem. No właśnie. Powoli tabu, że nie wolno krytykować islamu, ustępuje temu, że jednak kurde chyba trzeba, ponieważ rośnie antysemityzm i to taki naprawdę hardkorowy. Przypominam tego mojego vloga, to co prawda były Niemcy, a nie Francja, ale w Niemczech jest taki antysemityzm, już tak zakorzeniony w wymiarze sprawiedliwości, że niemiecki sędzia uznał, że obrzucenie koktajlami Mołotowa synagogi było wyrażeniem opinii. Przerażające. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz coś mojego w komentarzu. Oglądaj vlogi od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!